Kochani, dokładam dzisiaj do reszty uli ramki pracy, dokładam wszystkie miodnie już na wszystkie ule. Zakładam, nie zakładam na początek kraty, pozwalam matkom jeszcze zaczerwić górę, dół. Założę kratę dopiero za jakiś tydzień, półtorej, zależy jaka będzie pogoda. Tu była rameczka pracy założona tydzień temu. Jest, kochani, odbudowana od góry do dołu, zaczerwiona obustronnie. Nie wiem, czy to będzie widać, że są tam już larwy podlane. Jak ja robię z ramkami pracy? Są takie rodziny, na których mi nie zależy, żeby wypuścić pierwsze trutnie. To są takie rodziny, które widzę, że matki są troszeczkę słabsze, dłużej dochodzą do siebie, aczkolwiek powinna ich cecha być taka, że powinny szybciej się rozwijać, nie są bardzo miodne. To w takich rodzinkach po zasklepieniu wycinam ramkę pracy i zostawiam ją nadal w ulu i te czynności powtarzam mniej więcej co 10 dni, zależy jak robię przeglądy, 10 czy tam 12. W niektórych ulach, gdzie są matki wybitne albo bardzo dobre, tam pierwszym trutniom pozwalam się wygryźć z takiej ramki i w tym momencie taka ramka przeczerwiona, z których już trutnie się wygryzły, jest świetną pułapką na varroa. Ze względu na to, że troszeczkę selekcji warozy już się stało, varroa się dostosowała do tego, że ona nie lubi nieprzeczerwionych ramek, wchodzi tam dużo mniej, za to bardzo lubi przeczerwione ramki z czerwiu trutowego. Stąd też w niektórych sytuacjach, kiedy mogę zostawić sobie taki susz po wygryzieniu, zostawiam sobie na wiosnę, aby był jako starter do wybitnych matek. To jest naturalna pułapka i wtedy wiem, że jest to skuteczne. Idę dalej, bo mam troszeczkę tych ramek w pracy do włożenia. Ale jeszcze tutaj chciałam Wam zwrócić uwagę, bo pokazywałam Wam, albo Wam jeszcze nie pokazywałam, opalanie ramek. W większości właśnie te opalane ramki pracy u mnie są wkładane do ula. Mniej więcej spędzają dwa, góra, trzy sezony w ulu. Jeżeli nie mam ramek opalonych, no bo później to po prostu już nie robi. Już są za bardzo poopalane, już są za grubo, tego węgla się robi. To już faktycznie nie jest fajne, nie wygląda to estetycznie. To wtedy zawsze sobie znaczę ramka pracy, żebym wiedziała, że na przykład jeżeli chcę tylko wyciąć ramkę pracy, bo nie zawsze robimy przegląd całego gniazda, to żebym pamiętała i jak najszybciej wyciągła sobie, że to właśnie jest ta rameczka tutaj. Nie muszę wtedy sprawdzać, czy to jest po lewej, czy po prawej stronie, tylko automatycznie mam zaznaczona ramka pracy lub ona jest po prostu opalona. I to jest też dla mnie znak, to jest ramka pracy. Do zobaczyska.